W przypadku, w którym w naszym programie znajduje się strumień 20 CIN, czyli w momencie, kiedy podajemy jakąś wartość z klawiatury i przekazujemy ją za pomocą CIN-a do zmiennej, to możemy takie zmienne dalej wykorzystywać. I spójrz na program, który mamy tutaj. Mamy deklarację zmiennej liczba 1 typu integer, czyli typu całkowito liczbowego. Następnie program prosił użytkownika o podanie tej liczby. Po podaniu tej liczby program za pomocą CIN-a przekierowuje tą zmienną, tą wartość podaną przez użytkownika do zmiennej liczba 1, a tutaj informuje program użytkownika, jaką podał liczbę. Popatrz. Podaj wartość zmiennej liczba 1 i zostało to zwrócone w taki sposób, że program informuje właśnie, jaką użytkownik podał liczbę. Jeżeli tutaj usuniemy sobie endline'a, tutaj jeszcze skompiluję i odniosę się do tego, co mam. Jeżeli usuniemy tego endline'a w tym miejscu, czyli załamanie wiersza, to użytkownik poda wartość w tym samym wierszu, co prośba o podanie tej wartości. I zwróć uwagę, jak to będzie działało. Działa poprawnie, tak jak widzisz. Powiedziałem, że te wartości, które są podawane przez użytkownika i potem przerabiane za pomocą CIN-a, możemy dalej wykorzystywać nie tylko na takich zasadach, to zostało pokazane w wierszu 9, ale możemy również wykonywać na tych zmiennych, jeżeli to są zmienne liczbowe, działania arytmetyczne. No i teraz popatrz. Dla przykładu pokażę, jak to do liczby 1 dodamy wartość 10. Podam 3, więc w efekcie powinnam otrzymać 13. I tu się wszystko zgadza. Ja teraz sobie typ tej zmiennej zmienię na zmiennoprzecinkowy, czyli na float na przykład. I zadeklaruję sobie kolejną zmienną o nazwie liczba 2. Tu w tym momencie poproszę użytkownika o podanie tej drugiej zmiennej. Stosujemy CIN-a, czyli znowu zrobimy przekierowanie na zmienną liczba 2. Jeżeli tak ten program zostawimy, no to oczywiście tutaj się nic specjalnego w programie nie zadzieje, żadne działania arytmetyczne nie zostały wykonane, ponieważ żadnych takich działań żeśmy tutaj nie wprowadzili, nie zadeklarowaliśmy. Natomiast zadeklaruję sobie jeszcze zmienną typu float o nazwie suma. I uwaga, skoro już tutaj, na tym etapie, mam wartości tych liczb, to od tego momentu mogę je dalej wykorzystywać. Nie mogę ich wykorzystać, zanim ich nie mam. Czyli nie mogę tych liczb wykorzystać, zanim one przez tego użytkownika naszego nie zostaną podane. No ale teraz zwróć uwagę, ja dodam sobie zmienne liczba 1 i liczba 2. I skompilujemy i uruchomimy sobie program. Hipotetycznie powinniśmy otrzymać w wyniku 13. Hipotetycznie program nie różni się od tego, który zrobiliśmy ostatnio. Natomiast on faktycznie dokonał sumy, tak? Czyli dokonał dodawania tych dwóch zmiennych. Natomiast my tego nie widzimy, bo nic z tą naszą zmienną sumą nie zrobiliśmy. Teraz wyświetlimy sobie tą naszą zmienną sumę w oknie konsoli. Suma podanych liczb wynosi suma. I zwróć teraz na to uwagę, jaki będziemy mieli efekt. Podamy sobie 10 do 3 i mamy podaną sumę. Możemy oczywiście tutaj sobie zrobić również różnicę. I w tym konkretnym przykładzie nie ma znaczenia, czy różnicę wpiszemy tutaj, czy wpiszemy ją na przykład w tym miejscu.
Nie ma to znaczenia tak długo, jak tylko wykorzystujemy te nasze zmienne po ich podaniu. Dobrze, zróbmy sobie tutaj różnicę. Różnica równa się liczba 1, odjąć liczba 2. Oczywiście możesz zrobić odwrotnie, tak? Możesz sobie zrobić liczba 2, odjąć liczba 1. Tutaj w tym przypadku nie ma to większego znaczenia. I popatrz, jaki mamy efekt działania. Suma podanych liczb wynosi 13, różnica podanych liczb wynosi 7. No tutaj nam się pojawiło wszystko w jednym wierszu, z tego powodu, że tutaj żeśmy nie zrobili załamania wiersza. Ok, już powinno się wyświetlić w dwóch różnych wierszach. I wszystko się zgadza. Ok, w tym filmie to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę.